O, weźcie mnie. Weźcie z tego błota zwątpień. Oto słońce tonie polskich Napoleonidów. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Pono człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. I cóż najjaśniejszy ze Stasiów? Umiera mój synowiec. Widzę ostatnią kulę, która mu jest przeznaczona. Włóż królu koronę, bo rozpoczyna się tragedia. Już doleciała kula w tysiącznej części okamgnienia. Przetwarzać się będą światy jasnowidzeń i wspomnienia. My, co już gonimy piorun, słyszymy rośnienie traw. Tu w amfiteatrze duszy zasiądźmy. Nim koń przepłynie w pław. Zaiste pomysł arcygroteskowy. Mamy do loży wejść w teatrze mrącej głowy. Wszystko się stało mrokiem. Scena Narodowa Teatru Polskiego Radia. Tadeusz Miciński. Termopile Polskie. Część druga. Ostatnia. Otwórzmy wrota dla tragedii, która na czarnym wiedzie karawanie wziąć wasze dusze i bez intermedii zwiezie nad Styks Oberlin tam, gdzie wieczne łkanie. Zmieni w meduzę każdą polską lady, połamie gnaty patriotom. Trwam w targowicy teraz, w mętach ryby łapie, w najniższym ścieku ducha. A czy nieraz przy tronie, w pijackiej czkawce, w księżym zabobonie, w uścisku brata. Z szampanem w ręku nad mogiłą gram i krwawe myśliwarzę w jakobińskiej czapie. I na twej duszy, na ochrzczonej świni, płodzę nikczemne myśli, żądze i zamiary. Ha, widzę, zmienion przez Buchholca już jest Lucchesini, a Repnin przez Siversa, coraz to lepsze poczwary. W dzwon bije targowicy, szczęśliw, kto maskę swą uczyni tak zręcznie, że będą mu po śmierci kadzić. W dzwon bije, wzywając tu polskich magnatów i wszelką inną szuję. Pije karant? Kęs, dama pik i niżnik żołędny. Ja po prusku, ty po rusku, ale oba Polskę zjadamy w prikusku. Zaraza na was, którzy ze swojskich tematów nie umiecie wysączyć diabła ani krzty. Słysz, Krakremija, ja ciebie zapaju po polski. Je suis un propriétaire à Minsk. Będziemy tu obszar ziemi smykać. Obszar ziemi smykać, będziemy se nach Berlin pomykać. Jo, jo, parfaitement. Je suis un propriétaire à Gnezen. Jaśnie oświecony hetmanie, wojska zbliżają się jaśnie oświeconego pana Kreczetnikowa i naszej brygady Złotej Wolności. Tu zaś u progu jaśnie oświeceni panowie z Targowicy. Pan hetman Ksawery Branicki, pan Szczęsny Potocki, pan Antoni Nowina Złotnicki i ksiądz biskup Kossakowski. Chcemy na osobności. Tu jest forteca moja, szlachecki braci serca. Stanisława Augusta mieć nie chce na tronie. Krwiożerczego Tyberiusza któż poprze, jeśli nie wróg ojczyzny? Jednak... czy nie grozi rozbiór? Obszerne nasze prowincje nie poddają się surowej administracji. Zacznijmy tedy reformy od ścieśnienia granic.
Być może sąsiedzi już myślą o oddaniu nam tej przysługi. Konstytucja chce uwolnić chłopów, a Żydów wprowadzić do Gwardii Narodowej. Obywatel nie może być doskonale wolnym, jeśli niewolnik nie jest niewolnikiem. Tak było w Kartaginie, a nawet tak jest w Prusach. Lecz samiśmy podpisali konstytucję. Głos mój szedł w Sejmie na wiatr. Stało się. Już nie masz Rzeczypospolitej. Jakoż więc i na co ma być niniejszy król? Ku temu, aby się wzmacniał przez mieszczan i na szlachtę jarzmo nałożył? Podatki dam ile zechcę i jeśli zechcę. A co do stosunku mego z chłopami, któż ma prawo się mięszać? Siadajmy do pisania, Konfederacji. Wiem, że będę na tronie. Pode mną ugięte narody. Nieprawdaż, mój burgrawio? Do usług hetmana. Miałem dziś sen. Kto mi go wyłoży? A niechaj i uszy nasze z mądrości coś lizną. Stałem pod wielkim młynem. Napis był Europa. Mleć zacząłem, nie umiejąc. Wody w krew rozbryzną. Widzę, biegną myśliwi. Ucieka zaś polska antylopa. Zamęt. Zwierzęta ją gonią. Polarny niedźwiedź, hiena pruska i austriacki wilczek. A wtedy z obroży wyrwał się dok angielski. Lecz z kota Francji stał się lew. Jak wieże Babilonu wyrosły lata 89, 93. 89, 93. Zaś polski orzeł? Pewno przy księżej kuchni karmion flakami obliniał. Nie cuchnij tą metaforą, bo się ćmi róż i werbena. Zaś Polska? Nie wiem. Słońce wschodzące, naraz jakby krwawa blizna lysnęło i usłyszałem jęk. Na krzyżu jest twoja ojczyzna. Niech tu rozepnął mój namiot. Nie chcę, abyśmy już byli w tych murach zhańbionych targowicy. A? Widzę, nadchodzi komisarz. Proszę cię, generale Kościuszko, pomów z tym skrybą, bo mnie tęsknica tak rwie, że mógłbym go uszkodzić. Kazałem was prosić, panie, abyście prędzej starali się o zapasy żywności i prochu. Ja to z urzędu mam prawo żądać wyjaśnień, jaki jest stan wojsk. Nie mamy się kim bić, ani nie mamy czym. Żołnierze nasi głodni, konie bez owca i brak amunicji. Za to mam ciągle panów komisarzy. Tak było i w konwencji francuskiej. Ale tam komisarze cywilni naprawdę przewozili rekruta, broń i prowianty. Nic mi wasz mość, komisarzu sejmowy, nie przywozisz ponad te papiery? Nic. Wracaj więc, skądś przyszedł, a prędko. Spiszę protokół obżałowania za nieuszanowanie mej władzy. Nie spodziewałem się po tobie takiej ostrości. No i cóż, panowie? Nie rozumiemy, czego od nas żądają. Czy jesteśmy w Polsce? Czemu waść pytasz? Bo dlaczego, proszę wasz mościów, zaopatrujecie rosyjskich generałów we wszystko? My tylko w ojczyźnie cierpimy nędzę. Nam tylko, obrońcom kraju, rzucają pod nogi kamienie. Najmiłościwsza imperatorowa wzięła nas w obronę przed anarchią. Wszyscy odstępują króla Jakobińskiego, który przeciw nam rusza chłopów. Więc anarchią nazywacie walkę, w której się broni kraju. Na grobli Boruszkowickiej Polaków rażono. Zawalił się pod nami podpiłowany most. A szlachta, wiedząc o zasadzce Rosjan, milczała przede mną. Generałowie Morkow, Fersen i Kachowski następują. Wojsko nasze gotowe do cofania się. Widzisz, mości książę, że sam ustępujesz okolicznościom. Ustępuję. Jakże można inaczej? Nawet szpiegów nie mogę dostać w swym kraju, podczas gdy Rosjanie wiedzą o każdym obrocie. Król Jegomość nawraca się do zgody z mocarstwami, więc i wam, książę, tak przystoi. Idźcie pić! Ach. Teraz co? Wsłuchaj się, wodzu, w swą duszę.
bicie. Do ostatniego tchu. Oto słowo, które mnie dusiło przez łzy. Wodzu! My się bić będziemy. Trzy się nas idą. Was czekałem. Nareszcie. Jeśli tak będziecie się budzić, nigdy nas nie ujarzmią. Ukryjcie się w lesie, na pogotowiu. Nie! My chcemy na harmaty. Niech się sprawiają kolumny. Baterie ustawić nad wzgórzem. Ja z konnicą rzucę się do ataku. Kiedy mi się uda rozbić, wy kmiecie, biegnijcie z kosami. Ja was dalej powiodę. Wozu, wojska nie chcą się bić, gdyż po długim niedostatku tu znaleźli szpichlerze i rozbijają kutki. Którzy to? W imieniu mojej kolumny oznajmią jaśnie oświeconemu księciu, że w ogień nie pójdziewa. Jesteście głodni? Już nie. Wzienimy woły folwarcne i wina w dowol. Ino, że my nie mamy się o co tłoć. Polska dla panów, a my są z kmieci pogordzonych, a i upośledzonych. Uczynim Polskę ludową, ale teraz musimy bić się o lepszą przyszłość. Zauważ, obywatelu, że mnie to nic nie obchodzi, co będzie jutro. Mnie teraz chce się użyć. Jestem San Kiulota. Biorę dziewkę wiejską i wino z pańskiej piwnicy. Stać! Nie będziecie się bili? Niech będzie zwołany wiec. To może uchwalimy rozejm. Kto jeszcze? Kto jeszcze? W imię matki naszej ojczyzny zginiemy dziś! Lub zwyciężymy! Pany naczelniku, nas ino złe opętą! Idzie wa pierwszy! Wodzu, tu przy tym żytku znalazłem dokumenty. Naczelny wodzu, ja ukradł mapy wojskowe od generała Ferysena. Ale tu są też wypisy sum, które pobierają magnaci i przebóg niektórzy z mych oficerów. Nabijam armatę tą ohydną szmatą. Ognia! Formuj się w ósemki! Do ataku! Hurra! Panowie miłościwi, pora pogadać de Republika, bo to wchodzi tu pan instruktor Arżanów. Już był despotyzm, osiadł tron Polski. Zgwałciwszy wszystkie zapory, którymi mądrość dawnych Polaków się obwarowała, wtedy na Polaka prawego wejrzeli Bóg i Katarzyna. I powstaje Polak ogromny, podobien dziadom. A, mierzość. Słuchać nie mogę tych zdrajców. Kto ma jeszcze co do powiedzenia? Mam coś rzec z poufnego. My, kumy... No, słucham. Jestem jednym z filarów Targowicy, ale radzę się mieć na baczności, aby w razie zmian politycznych nie połączyła się z partią przeciwną. Wierność powiedział. 3000 dukatów. Dosyć ci. Czy to miesięcznie? No, według zasługi. Mam wieści chiobowe. Wojsko pruskie wchodzi do Wielkopolski. Wytłumacz nam, panie instruktorze, jak to, mimo aliansu z wami? Ja niczego nie znaję i znać nie chcę. Co mi nie przyjdzie jako bumaga z Petersburga? Jadę do imperatorowej, niech radzi, jako aliantka. A za co to turbują nas Niemcy? W czym my zawinili? Zapytał raz karp szczupaka. Ja rozstrzygnę. Duch demokratyzmu francuskiego oburzył wszystkich monarchów. Król jegomość pruski niespokojny jest o bezpieczeństwo własnych granic. Jeśli jednak przyjmiemy po przyjacielsku wojska pruskie... Musimy nade wszystko zwalić spisek warszawskiej konstytucji 3 maja. Zbronić drukarnią tłoczenia pism szerzących przeciw nam swój jad wolności. Duchowieństwo obowiązane jest zanieść najgorliwsze modły i suplikacje. Teraz i król uderzy w ton pokuty. Zmusiliśmy pogróżkami króla, że nakazuje księciu nie walczyć już na daremno i rozpuścić wojska. I przystępuje król do Targowicy. Księży biskupie, błogosław. Mężowie ogromnic dotliwi,
Miejsce, które was obejmuje, święte jest. Powracacie ojczyznę do ojczyzny. Wróćcie do rodaków z wieścią szczęśliwą, że jest nowa budowa na ruinach Polski. Hosanna! Pod Zieleńcami raz. I teraz pod Dubienką zwyciężyliśmy znowu żelazne pułki Rosjan, walczących jak sama wściekłość. Patrz, Tadeuszu. Radość! Jesteśmy w kraju polskim. Wojsko nasze zwycięskie. Wierzysz istotnie, książę, że król przyjedzie? Na pewno. Dam sobie uciąć rękę. Ale czemu z nami nie połączył się książę Wirtemberski? Ma armię litewską, 8000 wojska. Bo jest zaprzedany Prusom. A więc generał Judycki, Polak. Ten nie na to kupił szarże, aby miał się narażać. Tak, z nami źle mimo zwycięstw. Jedynie tylko energia i wiara w wyższość naszej sprawy mogą zwyciężyć. Wodzu! Wodzu nadjechał! Goniec od króla! Mrok wieje mi od tego złocistego listu. Czytaj. Król przystąpił do Targowicy. Każe mi rozpuścić wojska. Przesyła 200 krzyżów do rozdania walecznym. O nie, 200, ale miliony krzyżów naraz walą się dziś na mnie. Ale my sprzeciwimy się rozkazem króla i nie rozpuścimy wojska. Owszem, powiększymy je w 4 nasób. Wkrótce możemy mieć siły równe rosyjskim. Winieneś ogłosić się królem. Na dnie piekła, gdzie jestem, czyż można hodować ogródek nadziei? Król z narodem i naród z królem. A teraz honor umarł Polaków. Trzeba króla aresztować i walczyć samemu. Mrok zakrył Boga w tym świecie, więc w imię czego walczyć? W imię umarłych umierajmy! Szaleje. Wodzu, został lud mężny i szlachetny. To są nowe rycerskie hufy. Co mówisz, mój Kościuszko? Lud, tak, tak, za lat 100, 200. Dziś masa ciemna, dzika wynędzniała. A jeśli król jest pomazańcem Bożym, jeśli to wszystko nie jest łgarstwem wierutnym, to niech król dźwiga na sobie sąd Boży! Wtedy królowi donieś, iż zgodnie z jego wolą bić się nie będę. Z Kachowskim zawrzyjcie rozejm. Łamie mój pałasz! Rozpuszczam wojska! Finis! Witę! Żegnam cię. Żołnierze! Ostatni krzyk wydajcie na cześć naszego wodza! Zdradzili nas bandaci! Polskę zdradzili! Pojechał król na sejm haniebny do Grodna. Głupi ludzie. Nie wiedzą, co za nimi krąży. Jesteśmy w jasełkach, a nad nami furie żywiołaki, zrodzone z ludzkich, nikczemnych namiętności. Wciąż się obełgiwałem tym głupim optymizmem. Matko Najświętsza. Mając za prezydenta w tej izbie jaśnie oświeconego pana Iwana Kaina, wyrażamy mu z góry wdzięczność i uznanie. Tylko cnota mogła go wynieść tak wysoko. Witaj, mężu, godny opisu Plutarcha. No, Smirna, teraz wam przewodzę ja, syścik, grabiciel i narodny moszennik.
Napływam ja z góry na waszą cnotę, Plutarcha. Nie cierpim my paliaciszek. Oj, zadamy wam gorącego paru. Ot ja w Moskwie pożary robił. Kilka razy w tydzień maleńkie, tak aby tylko trochę podskubać, ale raz my zapalili po pijanemu cały kwartał. Tak i spaliło się 1202 domy, a ludzi bez liku. I nic mi za to nie było. Wykręcić się ja umiał. No, to i w Warszawie my zumiemy rządzić. A kto nam da sprzeciw, panowie posły, to my mu w ślepia rzucim popiół ze solą. Powalim, ławą przydusim i będziem z żywota duszu wypędzać. To potworne. Czy my w domu obłąkanych, czy w noże zbójców na Kamczatce? Czy to Europa? No, teraz my pokażemy, że my i na Europie znamy się. Król, otwieraj wasz parlament. Waruję wam swobodne słowo. Niech rozkryją, co mają pod paznokciami. Zagaić sejm, proszę. Panie marszałku, zimnej krwi i bez żadnego impetu, błagam. Ustawy przeciwne systematowi Europy przyprowadziły Rzeczpospolitę o utratę prowincji przez Prusy zabranej. A sama tylko wielkość i wspaniałomyślność Katarzyny dźwignąć ją może. Polska musi być wymazana z liczby państw. I raczej znieść mężnie radzę tę konieczność, niż opierać się daremnie. Nadzieją naszą pozostaje król pruski, który obiecał święcie nie dopuścić do rozbioru. Zajęliśmy Warmię, Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę całą. Zajmiemy jeszcze Kraków i sandomierską pszenną ziemię. Was już nie pytając o nic. Traktat z nami przyjąć każemy. Do niewolników mówisz? Wniosek mój. Przyjęcie traktatu z Prusami. Mam dowody, że poseł Podchorski wziął pieniądze. Sądu na zdrajcę. Zdrajca! Zdrajca rozsiekać! Chcemy sądu! Wziął 800 frydrichstalarów. Człek nędzny i bez wstydu! Taś na co sąd tylu już brał i bierze? Widzę w izbie posłów, którzy wbrew porządku tu są. Ci, co tu są, mają prawo być, ale waszmość pan się tu znajdować nie powinieneś. Podchorski, precz! Wąg ze zdrajcą! Królu, wysłuchaj! Wyjdź pan. Zacznijmy od potępienia Targowicy. Ci to ich moście walcząc z tronem, gardząc prawami krajowymi, gniotąc słabych, na tej nieszczęśliwej ziemi chcieli ugruntować swe trwałe możnowładztwo. Ojczyzno zbiedniona, kto cię niedawno tak świetną i w oczach świata sławną do tej hańby i poniżenia przywiódł? Królu, ja ciebie nie winię, bo wiem, jak ciężko bolałeś. Nawet przymuszonyś był nieraz głaskać rękę, która ci gorzką podawała truciznę. Aby zakończyć te jeremiady, jedyna rada. Jak najprędzej zajmiemy kraj. Panie ambasadorze rosyjski, co ty na to? Żądam, abyście przyjęli traktat pruski bez zastrzeżeń i warunków. Czterech posłów z opozycji aresztuję. Proszę odczytać projekt Prus. Niech projekt odczytają. Milczenie nasze wymowniejsze będzie niż daremna kontrowersja. Trzeba ulec przemocy, kochani bracia, aby resztę kraju ocalić. Przystępuję do głosowania. Czy sejmujące stany zgadzają się, aby deputacja podpisała traktat? A więc zgoda. Jednomyślnie. Wzywam deputację do podpisania. Aha, już późno i wciąż milczenie. Ha, wy myślicie, że to figliki Żaków przed słabym nauczycielem? Użyję surowych represji. Mówić! Podpisać więc będę mógł bez winy, jako ten, który nie słyszał opozycji. To jest nasz człowiek, bardzo pewny.
dopóki mu kto więcej nie zapłaci. Królu, przedstaw opłakany stan kraju. Wojsko nasze od miesiąca umiera z głodu. Mamyż czekać, aż 24 tysiące rzucą się na rozbój własnego kraju, nie mając sposobu życia? Nawet posłowie nie mają z czego żyć, bo skarb kraju pusty. Wszyscy wiemy, z czyjej ręki mogą się posypać dukaty i odznaczenia. Ten sejm milczący to sejm straszliwego protestu. Nareszcie zbudziła się dusza kraju. Korony żądam dla Szczęsnego. Zawsze to Polak i na niego jednego zezwoli imperatorowa. A cóż jest wasz naród? Kropla w naszej butelce. Królu, wspomnij na twój afekt, gdyś stał nad Dnieprem, wołając o przyjaźni. Tak, chciałem Unii z Rosją, aby Polska i Rosja uważały się odtąd za jedno ciało. Otóż połączeni jesteśmy, stawszy się przyjaciółmi, jesteśmy jednym. W ten sposób nie rozkażecie nam nic, co by dla obu stron nie było pożytecznym. Choć ty mówiąc rozumu wyżył, stary Kaszka, a gładko wysłowił. Pożytek dla nas, idejki słowiańszczyzny dla was. Przymierze Słowian przeciw nam. Dzikie marzenia. Słowianie zagryzają się między sobą. Gryźli się obotryci z Lutykami, Serby z Bułgarami, Czesi z Polakami, Polacy z Rosjanami. Teraz Rosjanie po kolei chcą zjeść wszystkich. To nazywa się słowiańszczyzna la fourchette? Gdyby oddzielić was murem od Europy i zajrzeć za ten mur za lat 100, za lat 50, byłaby jedynie pustynia Gobi, kupa trupów i koczujące stado pieczyngów, które tkwi na dnie słowiańskiego procesu. Tak więc my, przez humanizm i filantropię, żeby was uchronić przed słowiańskim kanibalizmem, robimy umowę z Petersburgiem. Drugi rozbiór następuje, że Bóg nam sprzyja. Dowodem, że i Częstochowa z nami. Jakie straszne milczenie tej izby. Każ najjaśniejszy panie, niech posłowie mówią! Nie mam władzy zmuszenia posłów, aby przerwali milczenie. Cóż powiecie na to wszystko, przedstawiciele państw Europy? W imieniu Austrii dziwię się. Cóż, Anglia, ta wielka strażnica swobody. Anglia bacznie obserwuje. A ty, ludu północy? Szwecja nie miesza się do niczego. Gdybyśmy byli w waszym nieszczęsnym położeniu geograficznym, dawno by nas zagryźli. A więc zostaje Francja. Ba, nie ma kogo zapytać. Francuskiego posła kazał z Warszawy wywieźć pan Sivers. Rodzi się nareszcie genialny koncept. Wielmożni panowie, przepiękne panie, dziś me imieniny. Nie zrobicie tej krzywdy solenizantowi, żeby nie zjawić się na bal. Zapraszam wszystkich, począwszy od najjaśniejszego pana. Niech muzyka zagra poloneza, a potem Kamarińskiego dla równowagi. Ponieważ idziemy na zabawę, skończmy raz z głupimi formalnościami, bo zrozumcie, panowie, że wasze podpisy to prosta formalność, etykieta, jak to, że przy umarłym palimy kadzidła. Czeka szampan, żubrowa pieczeń i najładniejsze panie z sali polskiej. Proszę o głosowanie. Ratyfikacja przechodzi. Tylko 21 głosów
Stronnictwa Patriotycznego oponuje na kilkuset chętnych. A zda się, jeszcze chwilę temu mur Jerozolimy niezdobytej, apokalipsa z glazów rubinowych i nieżłomności granitu. Ty, kalantaszka, uchodzisz za najmądrzejszą głowę wśród duraków, to jest wśród Polaków. Stań się ty prokuror i pluń królowi w gębę. Milczałem długo, ale dość tego tumanu. Ja podniosę burzę wśród najciemniejszych mas ludowych. Wzbudzę zawiść, złość i niesubordynację. Bo jest podłością ścierpieć, aby wszystkie bogactwa szły tam, między te dzi... Pani Grabowska ma na utoczonej ręce grube szafiry. Za te szafiry podpisał król drugi rozbiór Polski. Żona szczęsnego Potockiego ma też kolię z Petersburga i słynne perły Patiomkina. Za ten dar ty, panie Igelström, prowadziłeś wojska ruskie do Warszawy! No, żeby ja wiedział, że tak dobrze lokować swe fundusze na Polakach, ja by na mostach nie rozbijał, a założył bank prywislawski! Tańczmy, tańczmy, depcąc tych, co w dole! A my wieszajmy! Wieszajmy tych, co się wspięli w górę! Dość tej kloaki! Ury, co za wyrażenia! I to ty, mój układny kanoniku i podskarbnik? Wytrzepię was wszystkich. Wytrzepię mole i trociny jak ze starego mebla. Słyszysz, panie Jakubie? Udaje się pod twoje skrzydła. Grozi nam w Warszawie rewolucja. Nie czterech deputatów, ale 40 000 was wyślę na Sybir. Czy nie za strogo? Zacny ambasadorze, mężów naszych wywożą do jakiegoś Berezowa. Na jakąś Sybir. Bez futer, bez ciepłych flanelek, to chyba jakieś nieporozumienie. Myślałyśmy, że jadą panowie do klubu, ale ich biją. Choć to szlachta i magnaci. Panie ambasadorze, ty masz córki, żonę. Kłochy paszły, Suworow weźmie was dla soldatów. Nareszcie ja doczekał się tonu właściwego. Misteria! Rznąć was batami kozackimi, brzuchy rozpruwać magnetami, oddzielić się od Europy pustynią, a tedy zbierzem sobór dla mistyki więzień. Panowie, wy co umieliście tak komplimentować, których rozrywała sobie Warszawa z zabawy na zabawę, jakie wy ostre sądy macie dziś? Maseczki zerwane! Teraz, Wańka Kain, zagnij rękawów! Do roboty! Co takie? W Warszawie? Rewolucja? Coraz bardziej rosną środki obrony. Dzielna ludność Warszawy zużyła 100 000 nabojów, bijąc się na ochotnika. Prusakom damy rady! Lecz Rosjanie? Feldmarszałek Suworow zaledwo o kilka dni marszu. Cóż poczniem w 20 000 wojska? Źle uzbrojone, prawie nagie, przeciw 70 000. Trzeba geniusza, który by naród zbawił. Kościuszko! Wierzy w cnotliwą ludzkość. Książę Józef i Dąbrowski. Pierwszy arystokrata. Drugi zniemczały generał. Geniuszem będzie zatem sam naród. Słuchaj, Kiliński. Trzeba lud wstrzymać od rzezi Rosjan i arystokracji. Czyńmy rewolucję tylko wobec wojsk. Słusznie mówisz, pani Wito. Trzeba prowadzić walkę
a nie rzeź podstępną. Wita! Wita, mów, ciebie męczyli, bo no i wywieźli do jakiegoś więzienia w Rosji, czy w Prusach. Zemsty! Nie chcę! Co mamy czynić? Trzeba mówić uderzeniem maczugi i gilotyną. Oswobódźmy chłopów z pańszczyzny. Mieszczan to nie obchodzi. Natężmy wszelką moc, odbijemy Prusaków. Z Rosją zbrojny pokój. Nie wyszukujmy już zdrajców między sobą. Przysięgnijmy najwyższemu Bogu, że z Nim zwyciężymy. Wolni bracia na tej ziemi. Przysięgnijmy wszyscy. Przysięgamy! Oddać wszystko ojczyźnie. Każdy kęs chleba. Każde bicie serca i każdą myśl. Wito, rozpętałaś żywioł. Zali potrafię nim pokierować? I ty mię pytasz, wodzu? Zali wódz może wszystko w najdrobniejszym szczególe przewidzieć? Życie jest twórcze. Chcę, aby mój lud przestał być mdłym skruchty ludem. Chcę, aby zbudził się w twej ręce potężny miecz światowida. Ludu! Słuchaj! Przejęliśmy wiadomość, że Prusacy są uwiadomieni przez prymasa, skąd najłatwiej szturmować Warszawę! Nasze prymas zażył truciznę. Król sam pobiegł do apteki Wasilewskiego, kupił i dał bratu proszek. Na całą rodzinę królewską wyrok śmierci! Śmierć! Szalatanie! Książę prymas zwąchał linę, wolał proszek niż drabinę. Jeszcze! Obieścić Majewskiego! Człowiek to niewinny, przysięgam wam! Konował ma do niego złość, bo go skazał za złodziejstwo! Wydał wyrok na mnie, będąc radnym miasta. Ja mu teraz pokażę psiej duszy! Jeszcze! Już dryga! Na szubienicę teraz biskupa z nałożnicami! To zbrodnia, że jednak mam wrażenie hańby. Patrzcie, dostojnik kościoła, jaką ma brudną bieliznę pod spodem! Tam, wyżej, szukajcie winnych! Nie ze mnie trzeba ścierać hańbę, lecz z korony! Ludu chrześcijański! Księżuniowi dajmy spokój, a za to wieszajmy kościuszkę! Co z hajdamakami trzyma? Kościuszkę pod sąd! Na latarnię! Milczeć! I rozejść się! Bo każe ułanom was kopytami zatratować! Na warszawski lud? Ważysz się ty? A naprzód wara mówić do mnie ty! Zanim burza uderzy, gawędzimy. Kiedy burza piorunami sieje, my wieszamy swoich! Żołnierze nie mają koszul ani butów. Niektórzy jak Adamy chodzą, a wy tu spełniacie draństwo! Pałaszów trzeba z 10 000 i tyleż karabinów, a wy tu gadacie gębą! Macie rozszerzyć warsztaty i pracować! A ty, mój jasny panie? Jak krew ręce zakasać i do roboty, bo każę strzelać! Ja mam żołnierz! Więc nie idę do warsztatu. Słusznie, książę prawi. Sierżant tu bierze. Zatrzymać go! On do mnie, puścić! Obszukać w przód. Nic nie ma, prócz kilku ran. Mów do narodu. Ja mówię do wodza, a was nie znam. Mów. Chcę na stronie. Zdrada! Mów jawnie. Prusacy zdobyli szwedzkie góry i baterie 8 armat. Konia mi! Musimy się odbić! Do arsenału! Rozebrać broń! Wysadzić zamek w powietrze! Do robót, obywatele! Strzelać do zamku i mordować! Mordować! Kogo niesiecie na tych noszach? To wódz, książę Poniatowski, jest ranny.
Ach, tu podejdzie! Szablą przez łeb! Przekleństwa arystokratom! Wypleńmy rodzinę króla! Książę to pierwszy dziewkarz! Przez jego niedbalstwo straciliśmy szwedzkie góry! Teraz mu Dąbrowski z ostatniej łaski wyznaczył oddziałek wojska! A może zdegraduje na żołnierza? Poniatowszczyk! Powiedz ty, zaplamiony arystokrato! Za ile sprzedałeś Prusakom wojskowe mapy? Stryczek na szyję mu i do kanału! Nie! Zębami go gryźć, aż do serca! Dzwony! Pewno zwiastowanie nowych klęsk! To biją dzwony zwycięstwa! Prusacy odstąpili! Wodzu! Truchlejem z radości! Wodzu! Daj ręce twe naszym sprawionym ustom! Tyś wojsk imperator! Usta, które mnie gryźć chciały, będą teraz sławić. Pełniłem obowiązek. Wami gardzę. Drogę mi zostawić! Daw nam po pysku. Zawsze mówi do tłumu jak do lokali. Na szubienice arystokratów! My tu zrobimy łatwo, ojczyźnie! Ludu mój! Wszystko, co widzisz dookoła, twoje jest! Oczyśćmy pałace! Na ratusz! Do rządów! Do rządu! Para! Jeszcze tu jest rząd! Ja idę pochować wiejski lud. Zostawię tu dla obrony rządu przed rewolucją trzy pułki. Generale, musimy działać jak błyskawica. Zgnieć rewolucję tu w Warszawie. Rozstrzelaj paru jakobinów. I całą siłą uderz na Fersena. Dantonem być nie mogę. To zostanie ci tylko 5700 żołnierzy naprzeciw kilku generałów rosyjskich. Wodzu, ratuj nas. Nie umiem rządzić demagogią, pochlebiać wam, znosić obelgi i wierzyć, że Bóg przyszłości jest w ciemnocie. Kościuszko, tyś pokrzywdzon przez magnata i wykrzywdzeni. Dalej go, panie Konopka, panie Zajączek, książę Majerze i ty, panie Kościuszko, rządźcie nami. Tylko trzeba jeszcze wywieszać wszystkich uczonych i bogatych. Miałeś rację, mości książę. Trzeba by skierować polskie armaty na ten tłum, a potem wieść go na zdobycie armat moskiewskich. Lecz ideę naszej rewolucji zachowam czystą jak kryształ przed Bogiem. Przysięgam, zanim wejdą tu Moskale, trafią na wielką mogiłę ludową i mój trup. Nikt z nas nie umie nad mogiłą wroga wykrzesać polskiego słońca. Zdajcie raporty. Stracili Polacy 13 tysięcy obrońców. Wśród tych kwiat młodzieży warszawskiej. Więcej niż 2000 utonęło w Wiśle. 15 tysięcy wziętych do niewoli. Zabitych mieszkańców bez liczby. Leżą kupami lub spłonęli w ogniu. Ura! Warszawa nasza! Ura! Suwarow! Wielki wodzu, najjaśniejsza imperatorowa, za twój heroiczny czyn daję ci stopień feldmarszałka i 7000 dusz w majątkach polskich. Cesarz austriacki w podziwie przesyła ci swój portret osypany brylantami. Król pruski! Wstęgi i ordery dwa. Czarnego i czerwonego orła. Naród polski z Warszawy śle ci złote klucze miasta i obiecuje wieczne poddaństwo na wieki. Prekrasna. Teraz nic nie przeszkadza z Polakami być już braćmi. Iść będą. Iść będą tysiące męczenników przez most piekielny z błota, krwi i łez. Zanim ty ich usłyszysz wśród potępień krzyków, ty, najwyższy, najdroższy, ogniu w ciemnych kres.
No tak, wy proigrali ostatecznie. Tam Luna, Praga jeszcze się pali. Finis, Polonie. Kłamstwo! Ktoś wacz pan! Chyba wariat! Ciekawym, czy powtórzyłby to samo przed moim pułkiem! Zrobimy pulkę? Generale Fersen, zjazd obywatelski jutro na powitanie władzy. No co wy jeszcze macie do przegrania? Chyba takie trupy jak ten. Nasz honor, panie generale, rzecz niedotkniona, wysoka, niedościgła. Dościgniecie wszelkiej podłości, jak i my. A ty kto? Poznaję cię. Kołłątaj. Szef Jakobinów Warszawskich. Ty nie spodziewał się ruskiego generała. A to co? Klejnoty koronne? Ustaw. Ustaw w kącie swoje pożytki. Ustaw bezpiecznie. Rozbójnik złodziejowi nie będzie kradł. To dobrze, że nie będziecie mogli tylko o Rosjanach mówić, że są wory, szulery, a wy cnotliwi Polacy, gorejący patrioci. Ale tu widzę gości, huk nadjeżdża. Tyle gości, a tak ciemne, dwie łojówki. To dla maskarady. Nikt nie chce zaglądać zbyt głęboko we własne sumienie, ani w twarz sąsiada. Czy to nie pan generał Fersen? Ten sam, do usług. Jadę do Petersburga, panie generale. Ciemna noc. Ciemniejszy będzie jeszcze dzień. Szczęśliwej drogi, wać panom. Mój Ryksie, rozciągnij mi tam dołem materac, który mi dał na drogę pan Sivers. I niech mnie nikt nie budzi. Spać. Spać. Aż do mogiły. Matko, ja oszaleję. Nie mogę ruszyć do walki, a tam ginie sprawa Polski. Jedno oko mam już martwicą zajęte. Wyglądam jak Pers konający na rzeźbie w Permach. Miej siłę, mój synu. Giniemy! Cofki P! Trzymacie szeregu, mości panowie. Tak. Nadchodzi tu cesarz. Musimy utworzyć jego ariergardę. Ratujmy się, mój książę. Już poddali się Francuzi. Cóż nas tak bardzo wiąże z Napoleonem? Nie z nim, ale ze sprawą wolnego ducha w ludzkości. Dość zwątpień! Żyje honor Polaków! Raportu słucham. Nieprzyjaciel nie zdobył jeszcze ani pięci terenu. Wojsko okazało zapał i wytrzymałość godne podziwu, ale... Walcząc przeciw Austriakom, straciłem trzecią część ludzi. Było tego około 14 tysięcy ludzi i 7 tysięcy koni. Tak. Pułki musiałem stapiać. Lecz nie mam amunicji. I ja nie mam! To już trzeci dzień tej morderczej bitwy. Kto tam błysnął mi na wzgórzu otoczony sztabem? To cesarz Aleksander przygląda się naszym wysiłkom. Będzie umiał czcić sprawę, której bronią legiony polskie. Imperatorze, pomnij! Iż nie Propstheidę zdobywamy w oczach twoich, lecz zdobywamy Warszawę dla przyszłej Polski. To cofnij się na tamto wzgórze, gdzie stoi cesarz Rosji, dokąd już odstąpili Sasi i gdzie nadciągnęły świeże pruskie rezerwy Blichera i zdrajcy Bernadotta. Chcesz powiedzieć, imperatorze, iż przechylają się szale na stronę koalicji? Gdyby to rzekł... Inny niż ty, marszałku Francji, zastrzeliłbym go. Walka była od dawna beznadziejna. Nawet jeszcze przed Moskwą. Aha,
Mówisz to ty, który odrzuciłeś koronę polską, dawaną ci przez Aleksandra? Trzymałeś to w najgłębszej tajemnicy, by nie zawstydzać go odmową? Byłbyś prawdziwym królem. Łączyłeś wszystkie po temu tytuły i wszystkie talenty. A jednak tyś jeden milczał, kiedy wszyscy wyszarpywali sobie koronę. Wypadło mi zerwać ze wszystkimi najlepszej woli przewodnikami narodu i z ogromną częścią społeczeństwa. Z możnowładcą, który miał wielką, dobrą wolę uczynienia czegoś dla Polski. Naprawdę. Któż to? Ten, na wzgórzach. Tam. Mój wróg, Aleksander. Więc to był sentymentalizm? Żeś wybrał mą sprawę, nie dającą żadnej korzyści? Słuchałem głosu prostego mej duszy. I ta kazała mi ciebie, zdobywco, bronić do końca, żeś budził w nas dawny hart. I będziemy ci wierzyć. Mimo wszystko. Mimo wszystko, mówisz, dyktatorze polski. Mimo wszystko. Tylko generał polski. Tak? Zrobiłem straszny błąd, nie wierząc wam, Polakom, którzy przestając wierzyć w Boga, uwierzyliście we mnie. Mylisz się, najjaśniejszy panie. I nawet w tym mylę się? My już dawno wierzymy tylko w nasz własny los. Wobec tego nie będziesz miał do mnie żalu, jakkolwiek ta bitwa się obróci, przyszły królu Polski. Nie. Choć wiem, iż królem Polski nie będę. Ujrzałeś już przed sobą szare widmo bez nosa, la vieille camarde. Widzę, że jesteś ranny, mój przyjacielu. Szarżując na czele pułku czwartego ułanów, dostałem tę ranę piką. I czym może cesarz Francji nagrodzić taką krew? Walczyłeś z nadzwyczajną brawurą pod Smoleńskiem, choć w przeddzień ja osypałem cię nie dość słusznymi wyrzutami. Musiałem cię publicznie przeprosić. Na klęczkach błagałem cię, abyś mi pozwolił iść z wojskiem na Kijów. Bylibyśmy ocaleni, gdybym posłuchał. Lecz ja zatraciłem już wtedy wiarę w siebie, a potem Borodino. Pożałowałem armii francuskiej. Zaryzykowałem korpus Polski, puszczając was w ciemne lasy nocą, gdzie mogła być zasadzka. Mieliście obejść z tyłu Kutuzowa. Wysłałem was nie dość licznych, jak dziecko zgubione. Wiem, to był mój drugi błąd. Nie wierzyłem waszym zaklęciom i nie dałem pomocy do zniszczenia armii Kutuzowa. Wtedy na pobojowisku kleli mnie moi grenadierzy najgrubszymi słowami. To był straszny akt tragedii, którą teraz kończymy. Widząc pole zasłane trupami, lękałem się wydać na zatratę moją młodą gwardię, będąc na 1800 wiorst od Francji. Tak, to była niekonsekwencja. Zapuścić się tak daleko i nie chcieć zadać ostatecznego ciosu. Powiem ci całą tajemnicę. Miałem katar. Byłem niewyspany, nerwy miałem rozstrojone. Ale my, w orkiestrze muzykanci, musimy wciąż nastrajać nerwy na ton godny, rzec mogę, Termopylów. Chciałeś rzec raczej Baltazara uczty. Obu stronom przyświeca teraz blask, Mene, Tekel. Wyście zmądrzeli. Ja stałem się sprawiedliwym, ale mimo to los nam nie przebacza. Ha, los! Psia krew. Klnij, to lubię, tak. To wyzwala geniusza. Jesteś godny nawet wielkości mej, przyznaję. Wypocząłeś już, najjaśniejszy panie? Wracasz mnie do rzeczywistości. Więc przegraliście polityczny byt tymczasem. Upadnie co straszniejsze duch kraju. Lecz nie. Nasza śmierć musi być tak potężną, by zapaliła całe pokolenia. Śmierć. To się tak lekko wymawia, ale im bliżej, tym trudniej się przyzwyczaić. Konia! Nie masz więc żalu? Ty, co masz prawo mówić za Polskę? Żal to marne słowo. Nie mamy żalu. Zbudziłeś naszą wiarę w samych siebie. Teraz ja czynię tylko to, co mi przeznaczenie wewnętrzne nakazuje. Co to? To na polu bitwy jęk kilkudziesięciu tysięcy umierających.
lub ciężko rannych. Rżenie 20 000 koni z potrzaskanymi od armat nogami, z wydobywającymi się z ich ciał wnętrznościami. Tam, jakby widma. Nie są mi straszni żołnierze, ale ich matki. I ja jestem tylko człowiekiem. Musiałem narzędzie tajemniczej potęgi wieść na zatracenie to najlepsze, co miał świat. I jeszcze wiodę ku słońcu jakiemuś, które nad ludzkością zaświeci. Wierzysz? Wierzymy Tobie, Chryste, że Ty jeden na świecie nigdy nie kłamałeś. Dziwny głos. To mówiło sumienie. Nie pozostaje mi chyba nic, jak upokorzyć się przed nieprzyjacielem. Chwieją się Twe zamiary, bo nigdy ich nie zbudowałeś na sprawie wyższej niż własna. Chciałeś już w Iławie, a potem w Moskwie upokorzyć się przed cesarzem Aleksandrem. Nie należało być może szturmować podniebnych skał Pirenejów, Alp i dążyć za Aleksandrem Macedońskim ku absolutnej zagadce świata, Indiom. Ale skoro poszliśmy na ten szturm i nie rozbijemy wrogów, trzeba umrzeć mężnie. Umrzeć? Nie wierzę, abym mógł umrzeć. Niedarmo nazywali mnie aniołem czarnym na wschodzie. Mam w sobie i nad sobą olbrzymie skrzydła boga Ra. O, drwię z tych przeczuć! Ja wydobędę was wszystkich! Eritis sicut dii! Będziecie jako bogowie! Wróćmy do rzeczywistości. Tak. Więc ochraniaj nasze wojska. Ochraniaj mnie. Polskę. Większy Napoleon niż cała wasza Polska. A jednak ja was kocham. Moi wy z mężnych najmężniejsi. Jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy. Adieu. Co mamy uczynić? Wy się zawsze pytacie! Wy nigdy nie wiecie, Polacy, co macie czynić! Bo zatraciliśmy, jako naród, poczucie głosu wewnętrznego! Zwariował! Bóg mi powierzył honor Polaków. Oddam go tylko jemu! Widzę ostatnią kulę, która jest mu przeznaczona. Oto słońce, panie, polskich Napoleonidów. Przeżyliśmy tragedię większą niż Atrydów. Zapatrzmy się w twarz, która już jest posągowa. My wszyscy mężni, którym się śni Polska nowa. Był jasnym człowiekiem i pójdzie w astralne regiony. Po schodach kamiennych przeznaczenia. O, weźcie mnie. Weźcie z tego błota zwątpień. Była to druga, ostatnia część słuchowiska według dramatu Tadeusza Micińskiego pod tytułem Termopile Polskie w adaptacji reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego. Wystąpili Adam Bauman jako książę Józef Poniatowski, Henryk Bołkołowski jako król Stanisław August, Adam Ferenc jako Napoleon oraz Jolanta Łagodzińska, Mirosława Krajewska, Maria Robaszkiewicz, Arkadiusz Bazak, Piotr Bąk, Jacek Braciak, Janusz Bukowski, Marek Frąckowiak, Wieńczysław Gliński, Krzysztof Gosztyła, Piotr Kozłowski,
Krzysztof Kumor, Gustaw Ludkiewicz, Sylwester Maciejewski, Cezary Morawski, Ryszard Nawrocki, Przemysław Nikiel, Paweł Nowisz, Andrzej Piszczatowski, Jerzy Tkaczyk, Marek Włodarczyk, Kazimierz Wysota, Wojciech Wysocki, Janusz Zakrzeński i Michał Zieliński. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej.